Dzisiaj mam Mr. Marvel i dzisiaj pokażę coś prostszego dla osób, które zaczynają dopiero. Na przykład zrobimy zdarzenie. Kiedy kliknie, to kiedy klawisz, kiedy ten duszek kliknie. Zaczniemy od kiedy ten duszek kliknie. Na przykład kiedy duszek kliknie, to możemy zrobić, będzie iść. Hop, hop. Możemy też dać tak. Obróci się i teraz damy tak. I będzie iść. Hop, widzicie? Więc to można zrobić dużo rzeczy. Na przykład dać jeszcze inne rzeczy. Wtedy będzie się działo. Jak będzie duszek kliknął. Kiedy kliknął, to tak klikniemy to, to wtedy się coś stanie. Na przykład zrobimy zmień rozmiar o 10. Będzie rosnąć. Można zrobić coś bardzo dziwnego. Trochę śmiesznego. Urósł nam wielki. A teraz zrobimy minus 10. Będzie malał. To jest taka kropeczka malutka tutaj. To jest mrówka, można powiedzieć. A teraz zrobimy o 1. Zobaczymy. Patrzcie. Rośnie, 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 rośnie. No, sobie. A teraz możemy jeszcze powiedzieć, na przykład, powiemy i na przykład przez 40 sekund. Czyli mamy teraz o i zrobimy minus 3. Tylko trzeba poczekać, zmniejszyć czas mówienia 12 sekund. Albo zrobimy w ogóle tak i wtedy się zmniejszał. Ok. A teraz, żeby wrócić do podstawowego rozmiaru, daj ustaw rozmiar na 100% i jest normalny duszek. No to idziemy dalej. Klawisz spacja. Nie trzeba być spacja, można dowolny, to będzie działać. Ukryj, kontrola, czekaj, czyli będzie czekać i będzie pokaż. Czyli ukryje się i się pokaże. O. Hop, hop, hop. Każdy przycisk coś będzie ukrywał, pokazywał. Każdy przycisk, który nacisnę na klawiaturze. Więc jest dobrze. Można jeszcze zmienić to. Zrobić czujnikami. Kiedy dotyka, na przykład, jeżeli dotyka krawędź, to na przykład kręć, zakręć się. I zrobimy jeszcze wcześniej. Przesuń 10 kroków, czyli będzie iść w tamtą stronę, tylko trzeba dać zawsze. Ok. A, bo to jest dowolne. Właśnie tak to będzie działać. Będzie się jakby odbijał i będzie tak chodził z każdej strony. Hop, hop. A teraz pokażę coś o zmiennych. Na przykład będziemy zmienne. Są zmienne. Zmienna na przykład utwórz zmienną tylko dla duszka. Jak jest tylko dla duszka, to mamy rere napiszemy. Rere. Proszę bardzo. Jest tylko dla tego duszka. Weźmy sobie nowego duszka, byle jakiego i nie ma tej zmienny. A na przykład znowu utwórzmy tylko dla tego duszka. Fefe. Jako i stworzymy banana, to nie ma, więc to działa tak, że a na przykład kotek pierwszy też nie ma. Nie ma fefe, tylko ma rere. A jak stworzymy u banana zmienną dla wszystkich duszków, okay. Dla wszystkich duszków, to będziemy mieli wszyscy, czyli oni będą mieli po dwa, a on będzie miał jakby jedną tylko, zmienną. I moją zmienną, to jest początkowa zawsze. Można dać ukryj, tyty.
Halo, halo. Ukryj mnie do tyty i na widocznie. A, bo nie dałem zderzenia, kiedy kliknął to. Proszę bardzo, nie widać. A można później dać samo, trzeba zrobić z pokaż zmienną. Pokaż zmienną tyty. I można tak do czegoś wykorzystać. Można to wykorzystać do prawie wszystkiego, to dużo rzeczy, można różne rzeczy wykorzystać do ogromnej ilości rzeczy. Co jeszcze chciałem pokazać, to na przykład zrobimy, użyjemy zawsze i powtórz 10 razy. To będzie bardzo dziwne, bo niepotrzebnie dałem powtórz 10 razy, bo jak jest zawsze, to ale użyjemy powtórz. Bo nie wiem, chyba nie używałem. Powtórz. Nie chciałem, tylko 1000, ale okej. Okay. I damy wir. To można dużo oko, na przykład rybie oko damy. A bo to trzeba sobie tło jakieś wziąć. Ojej, proszę bardzo. Będzie się takie coś robi. Jakby taka dziura. Muszę zrobić jeszcze wir. Kręciło. Jeszcze tak 1000 razy by się okręciło. Na przykład zniekształć. To w końcu będzie jeden blok. Proszę bardzo. Pusta kartka. No tu się tak by zrobiło zniekształcenie. Mozaika. Właśnie tak jakby z tego milion kratek. Kratki z mozaika. Jasność, to się zrobi białe. No właśnie, i to bardzo szybko. Duch. Tak jakby też się zmieni w białe. Ale według mnie najlepsze jest jeszcze to. Impreza. Zmienia jakby kolor. Najgorzej by było, jakby miał. Tak się będzie wolno zmieniać, a tak to normalnie będzie migać. A tak to jest takie wolne zamiana, więc to można w różne sposoby używać. Na przykład jeszcze można, kiedy tło zmieni się na tło Baseball 1 na przykład, to zawsze nie wiem, czy to nadal się zmienia kolory. A, bo to już został taki kolor, no właśnie. To na przykład damy zagraj dźwięk pop. Pop. Kiedy tło, czyli musimy dać jeszcze jedną rzecz. Zmień tło na baseball. No właśnie, bo trzeba dać tła i okej. Teraz trzeba dać, kiedy kliknię to na baseball 1. O. O, właśnie stanie się coś takiego, nie więcej. Więc to by było na tyle. To są takie rzeczy, które można użyć do gier. Na przykład tą zmienną się używa najczęściej, wpisuje się w punkty. Na przykład robi, że jak na przykład, jeżeli baseball dotyka kosz, to wtedy na przykład jest, dodaj, zmień punkty o na przykład 4, 6, to już zależy. Więc to by było na tyle, więc cześć, pa!